Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy planowania produkcji wyrobów spożywczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Po otrzymaniu decyzji o wprowadzeniu nowego wyrobu, główny technolog planuje prace projektowe, ustala etapy prac, terminy realizacji oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za poszczególne działania. Zapisów dokonuje w planie projektu nowego wyrobu, który obejmuje opracowanie danych wejściowych. Główny technolog, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, ustala wymagania dla surowca, wyrobu, dodatków, opakowań i procesu technologicznego. Ustalenia dla surowca i wyrobu zapisuje we wstępnych specyfikacjach. Główny technolog określa także charakterystykę i przeznaczenie wyrobu, które zapisuje we wstępnej instrukcji technologicznej. Wstępną instrukcję technologiczną dla nowego wyrobu opracowuje na podstawie propozycji otrzymanych z firm producentów dodatków i komponentów lub na podstawie własnej wiedzy. Na podstawie wstępnej instrukcji technologicznej i wstępnej specyfikacji wyrobu dział kontroli wraz z głównym technologiem opracowują zakres kontroli i badań procesu i wyrobu. Informacje te zapisywane są we wstępnym planie kontroli i badań. Główny technolog ustala rodzaj i wielkość opakowania, a w oparciu o aktualne przepisy prawa żywnościowego także informacje znajdujące się na opakowaniu. Główny technolog jest odpowiedzialny od początku za proces technologiczny, czyli wszystkie operacje wykonywane podczas wytwarzania gotowego produktu spożywczego. Do zadań głównego technologa należy również reagowanie w sytuacjach awaryjnych, losowych. Technolog jest również odpowiedzialny za personel. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.